Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Enshrouded. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, zawiało mnie do Pikemid, moi drodzy. Tak jest, kociołek zdobyty. Mało tego, tu mi się pojawia jakaś czerwona mgła, chyba w tym miejscu. Tak? Dobrze mówię? Tak jest. Ponieważ tutaj mam prośbę Kowala oraz jeszcze jedną rzecz. Tak jest, brama do filarów stworzenia. Tam mnie w ogóle to kierowało, żebym zdobył narzędzia kamieniarskie. Chyba stolarz mnie o to prosił, tak jest. Więc domyślam się, że tam będzie się trzeba udać, ale najpierw no to ja muszę tutaj w stolicy znaleźć jegomościa, pana tak zwanego żmija. Tak jest, już żeście mi bardzo dużo pisali tipów na walkę. Właśnie z tymże panem, że tam będzie miał jakieś czułe punkty i tak dalej. No, ja się bardzo cieszę. Nie żebym co mówił, bo naprawdę z tego co czytałem, to mogłoby być ciekawie, gdybym nie ogarnął faktycznie mechaniki tego bossa. Dobrze będzie go w ogóle znaleźć. Od tego zacznijmy, tak jest. To mamy dotrzeć do stolicy zakątek Pikemi. To rozumiem, że to będzie tam, czyli muszę tam cisnąć na wprost. W tak zwanym międzyczasie poubijałem większość korzeni. Poubijałem większość korzeni mgły, co mi dało? Co? No oczywiście umiejętności, jak najbardziej. Użyj przedmiotu, właśnie, może bym zjadł coś. Trochę powędrowałem, bo jeszcze mi pisaliście o tym, żebym ogarnął sobie te korzenie mgły, czyli te pytajniki, żebym sobie to ogarnął zawczasu. Tak jest, żebym sobie to ogarnął zawczasu, póki jeszcze są dla mnie wyzwaniem, bo później jak będę na wyższym poziomie, to będzie takie mech, nudne i w ogóle. No i właściwie coś jest na rzeczy, muszę powiedzieć, tak? Że faktycznie było ciekawie, no bo jak przeciwnicy są równi, powiedzmy, mi poziomem i tak dalej, no to jest całkiem zabawnie, jest całkiem ciekawie. Ta walka przynajmniej jest jakaś taka. A, tu nie wejdziemy. Którędy tu się przechodziło? Tu. Tu da radę. A, no dobra, czekaj, chyba tędy by to było. Czekaj, w ogóle pokaż mi tak, po pierwsze. Tak, żebym mnie to ciągle widział, żebym nie zbaczał gdzieś z drogi. O, są kulegi, proszę bardzo, jest kulega. No i te łuczniki takie są już cwańsze. O, proszę bardzo, kolejny korzeń mgły, świetnie. No to akurat nie było zbyt mądre, że tu wlazłem. Te łuczniki są takie, powiedziałbym, sprytniejsze tutaj, to znaczy uciekają. Oni nie stoją jak płody, żeby dostawać ode mnie po ryju. Gościu, powiem ci tak. Ja bym spróbował cię sparować. Aha, teraz mówisz, że nie. Łucznicy może są sprytniejsi, ale wy już niekoniecznie. Kurde, nie, dobra, chłopie, zaczynasz mnie wkurzać. Poszedł mnie stąd. Dobra, ciebie mamy... dwa ataki, no dobrze, niech będzie. Ach, no i tak, dorobiłem sobie większą ilość oczywiście bandaży, bo też z tego co mi pisaliście, to że no to będzie festiwal regeneracji, unikania i tak dalej. Więc dobrze, jak najbardziej. Myślę, że chyba mi się to uda. Co z tego wyniknie, to się jeszcze zobaczy. Fajnie, tu kolejny punkt. O ty chamie niedobry, poszedł mnie stąd. Ja, bo tu się panie, tu się cała ekipa w ogóle wysypała, nie? Proszę bardzo, moi drodzy, jak już tak bardzo chcecie skorzystać z usług mojej wspaniałej maczugi, to nie ma problemu. Dobra, was tu mamy z głowy. Aha, wy się tu wysypujecie, tam jest skrzynka. Nie rozumiem trochę wyłapywania hitów ze strzały od łucznika, jeśli jesteśmy właśnie w powietrzu, jak wyskakujemy. To jest dziwne, bym powiedział nawet. Dziękuję. No, także tego. Szkoda, że nie ma jakiegoś zbierania zbiorczego. Nie, nie ma czegoś takiego. Jak przytrzyma się dłużej E, a miałem taką cichutką nadzieję, już ostatnio się nad tym zastanawiałem. Że jak się utłucze stado wrogów, no to trzeba przeszukiwać każdy jeden. W nocy jest o tyle prościej, że te wszystkie szczątki emitują światło. To jest o tyle spoko. Co tutaj się świeci? Beczułka. Nie, to nie jestem zainteresowany, dziękuję bardzo. Ale tu jestem bardzo zainteresowany skrzyneczką, chodź do mnie. Fajnie, bardzo, bardzo chciałem coś takiego zdobyć. Rękawice łucznika, tarcza. Moja jest lepsza.
Zardzewiały krótki miecz na poziom 15. Jakim cudem ty na poziomie 15, Badziewiu 1, masz 32 i moje epickie ostrze na poziom 15 też ma 32? No coś jakby tutaj trochę nie zagrało po mojemu. To wywalimy, to wywalimy. Dobra, jak tam u mnie z jedzeniem? Na razie nie jest źle. O! Panie, jak tu jest robaczywców! No już, popoki. Kończymy się wygłupiać. Wy tu jesteście tak nieco zbędni, bym powiedział. Ale czekaj, gdzie ja idę? No dobrze, idę, tak jest. Jaworski idzie. Tam coś jest za ścianą, ale gdzie? A, tu. Dobra, daj co masz. Tu chyba nic nie wskuramy. To byłoby trzeba tu chyba jakoś górą zrobić, czy coś takiego. Czekajcie, tu mamy taki magiczny przedmiot jak schody. To jest bardzo po. O, i ta, no tak, brama. Kurde, tu była zamknięta brama. Którędy tu bym się mógł spróbować przedostać? No właśnie, czekaj, przez te drzwi. Nie, te drzwi chyba mogę otworzyć, tak jest. Tu są wszędzie mury. Mury, mury, jeszcze więcej murów. Tu mamy, co tu mamy? A proszę, dzień dobry bardzo. Aha, no tak, już poleciałem całkowicie nie w tą stronę, co trzeba. Mamy tu coś fajnego? Kaplica płomienia. Octy, sznurki, gwoździe. No bardzo fajnie, też weź, dobra. Czekaj, tu nie. Chociaż, czekaj, tu jest jakaś dziura w tej wieży. I czy ja jestem w stanie to tutaj jakoś z tej strony ogarnąć? No zasadniczo chyba tak. Przynajmniej mam taką nadzieję. O, dzień dobry panu. Ja, no faktycznie, bo ja tam widziałem przecież tych panów szkieletorów takich. Byli tutaj takowi. Co jeszcze jest? Kości, dobra. Tu mamy co. O, roślinka, która sobie umarła. Bardzo fajnie, dziękuję. Jeden szkielet, drugi szkielet. Wow! Co tu się, przepraszam, bardzo stanęło? Że tu wpadłem. No, to znaczy, okej, spokojnie, żeby co. A, jeszcze mnie zdążyłeś sieknąć, cwaniaku. Dobra, czytadło. Dziś powraca do ziemi. Dodano nowy znacznik na mapie, czyli to może być jakaś znajda. Jeśli ktoś to odnajdzie, jeśli ktoś przeżyje, chcę, by pochowano mnie obok mojej żony i syna pod starym dębem. Nagrobek niech będzie pusty, nie mam już nic do powiedzenia. Czyli gdzieś mamy jakąś znajdę, bardzo dobrze. O, na pierśnik północnej straży. Kurde, ładnie wygląda. Zaraz zobaczymy, czy też taki fajny jest. Mamy 61 do 30, 44 do 40, minus 45 sekund, maksymalny czas w mgle, 160 zdrowia, 120 zdrowia, trochę więcej zdrowia, ale zdecydowanie. Aha, to są uśrednione jakby te. Dawaj. O, wygląda fajnie. No, może nawet by się komponował sensownie z tymi rękawicami, które wywaliłem, ale mógłbym je zdobyć jeszcze raz, bo one są w tej skrzynce. A tutaj pochodnia. Myślę, że pochodnia to jest dobry moment, żeby ją odpalić. Aha, dobra, to są po prostu jakieś katakumby. A nie, przepraszam, tu mogę wyjść. Tam mamy dziurę, dobra. Dzień dobry, mój drogi. O, dwóch was tu jest. A ten też. Aha, ty w ogóle nie przejąłeś się tutaj zaistniałą sytuacją. Dobrze, mój drogi. Ty sobie nie przeszkadzaj. Teraz my jesteśmy w czym ja jestem? To są jakieś. Aha, coś do cesarskich ogrodów, czyli trzeba byłoby iść tędy. Postarać się nie wpadać gdzieś w podziemia i będzie okej. O, kurde, to było dobre. Ach, no faktycznie, jeśli sparuje atak przeciwnika, to on otrzymuje obrażenia. Tak jest, bo sobie tą umiejkę ogarnąłem, bo stwierdziłem, że wypadałoby zacząć używać czegoś takiego jak parowanie, przynajmniej spróbować. Przynajmniej spróbować takich szaleństw. Tu jest wszędzie. Czekaj, coś tu na mnie warczy, tylko nie wiem gdzie. Co to jest? Nie, ja bym bardziej chciał poznać nazwę tego, co tu jest. Aha, rozproszone dziedzictwo. Czyli musimy iść. Czekaj, jak ja patrzę tam, to musimy iść w tę stronę. Bardzo dobrze. Im wyżej, dobra. Oho, czyli rozumiem, że to byłoby to zamczysko, w którym pewnie spotkam prawdopodobnie swoją śmierć. O, tu sobie hipniemy.
Czy mam tu jeszcze jakąś wyskoczkę gdzieś? No niekoniecznie. Dziura w ścianie, grot włóczni. O co chodzi? Skrzynka jest, bardzo fajnie. Co to jest grot włóczni? Aha, okej, okay, dobra, rozumiem, spoko. Niech będzie, kurczę. Tam mamy, czekaj, czy ja będę w stanie tutaj, bo tu widzę, że są drzwi. Proszę bardzo, nawet da się je otworzyć. Wspaniale. Tu, dzień dobry, kolejne drzwi. O, teraz już jesteśmy wyżej. O! Bardzo dobrze, czyli nie będzie aż tak strasznego umierania. Będę jak coś to wracał tutaj. A, to jest słoiczek. O, skrzyneczka kolejna, bardzo dobrze. Cesarskie ogrody. Mhm. Kratownica, tam jest grzybek. Okej, okay, czyli trzeba iść tam. Dobra, ale ja chciałem sprawdzić jedną rzecz. Odnośnie tych podków. Ta daje wytrzymałość. A nie, po prostu mnożnik obrażeń, bo się chciałem dowiedzieć. O, super, super, Jaworski, super to zrobiłeś, stary. To było bardzo fajne. Zdecydowanie. Kurde! Chłopie, co ty w ogóle zwariowałeś, czy co? To jest pan brzmi. Wow, aha, tu się nie da skitrać za tym, dobrze. Aha, strzela sobie czymś takim, dobrze. Co ty robisz? Teraz będzie wielki huch zagłady? Tak. Aha, ale ty go nie kierujesz w moją stronę. I on o właśnie, robi coś takiego, coście mi też pisali o tym, żeby go zgłuszyć. Jezus, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, to się udało, ulecz mnie trochę. Broń na pewno by mi się przydała. Czekaj, one ganiają za mną, ja to muszę dobrze ogarnąć. Aha, teraz rzuca tymi swoimi plujkami. Aha, i teraz skaczesz na mnie, ale jakby to nie pomaga. Dobra, czekaj, to musimy ogarnąć. No was się trzeba pozbyć, chłopak. Dobre to było. No idźesz mi, Franco, stąd precz. Aha, i teraz przyzywasz, ja mu muszę wycelować tam w ryło. Sukces. I teraz jesteś na chwilę ogłuszony i mogę mu sprzedać jakieś dypsy. O, faktycznie spore dypsy. Wow. No faktycznie, tego dużo wchodzi. A i możesz mi zrobić takie bubu. To nie fajnie, to tak się nie będziemy bawić, mój drogi. Tu sobie skaczesz. No dobrze. Aha, teraz rzucasz rzucasz obelgami. No to nieźle. Będzie zionięcie? Chyba ta. Ta. Myślałem, że spróbujesz. A właśnie, kurde, nie spróbowałem jednej rzeczy. Brak efektu. Chciałem sprawdzić po prostu, jak będzie wyglądało rzucanie w niego bombami. Bardziej by mnie interesowało rzucenie bombami w was, chłopaki. To bym sobie bardziej musiał pod nogi na przykład rzucić. Czekaj, gdzie zionięcie. Jak to działa? Żebym sobie na przykład... O to mi się rozchodziło. Czekaj, ty sobie tu skoczyłeś. Okej. Okay. Dobra. Czyli nie, czyli jednak... jednak to, co żeście mi pisali, tak jest, żeby mu tam w ryło strzelić. On wtedy jest ogłuszony. Spadać, chłopaki. I na przykład... I pyk mu tu z wysokości. No kurde, dobra, nie jest źle. O, chyba tak sobie teraz myślę, że... O, dobra, fajnie, ładnie to minąłem, udało się. Tak sobie myślę, że nie wiem, czy bym wpadł na kwestię tego, że jemu trzeba w ryło strzelić, jak on przyzywa robaczki. Teraz sobie zrobisz skok, mój drogi. Dobrze, że nie machasz tym ogonem. Dobra, co czynisz, mój drogi? O. Pyk, o. Bardzo ładnie. Ej, chłopaki, wiecie co? Ja szanuję... Szanuję, że szefowi pomagacie i tak dalej, ale jakby wiecie, ja tu mam robotę do zrobienia, więc tego nie. No i tak muszę powiedzieć, kurde, jak na bossa, to nie ma jakichś hiper obrażeń. Dawaj, takie regeneracje sobie zrobimy. Czekaj, rzuca we mnie obelgami. Znowu rzuca we mnie obelgami. Pewno robaczki? Tak, są teraz robaczki, proszę cię bardzo, mój drogi. Robaczki, proszę mi teraz w tym momencie nie przeszkadzać, bo my tu dypsy zadajemy potężne. Lubiawiony świetlisty żmij. Teraz, no, dobra, twoja pełna nazwa. Aha, jeszcze żyjesz, o kurde. Stary, bo nie zauważyłem, myślałem, że cię już dobiłem.
Pokonaj żmija mgły. No dobrze, żmij mgły został pokonany w sposób, powiedziałbym, dość szybki, ale to oczywiście dzięki wam. Bo tak się zastanawiam, czy ja bym w ogóle ogarnął to, że jemu tam trzeba do ryja strzelać tymi strzałami, jak on się, wiecie, jak on przyzywa te robaki. Dzięki jeszcze raz bardzo za te właśnie tipy. Mamy trofeum, czyli spoko, ulepszę sobie na wyższy poziom płomień. Fajno. Tu jakiś pierścion mamy. Pierścion dowódcy. 30 manny plus 30 zdrowia. No szok, niedowierzanie. Klucz do groty włóczni. Dawaj wszystko. Czyli rozumiem, że tu będą jakieś skarby niezmierzone. Znaczy miło by było, że tu chyba, tak? Proszę mnie tutaj natychmiastowo otworzyć. O, dzień dobry. Wiecie co? Was się mimo wszystko lepiej mieczorem ubija, bo jest szybciej. Ten w ogóle tych wlazłeś gdzieś tam. No zrobię tak, o. Lepiej? Aha, czekaj, bo was zgliczowało chyba w glebie, nie? Nie, ten to w ogóle jest gdzieś tutaj. No i jakby, dobra. Bawcie się dobrze, chłopaki. Tu mamy drewno zamglone, super, fajnie, ale bardziej by mnie interesowała drogocenna skrzynka, która gdziekolwiek jest i jej nie widzę. Dlaczego tu nie widzę skrzynki? Może jest u góry? Czekaj, tu mogę skiknąć. Lokalizacja powyżej. Zbadaj dziwny list. Czym jest dziwny list? Czekaj, czy tu... O, jest skrzyneczka. Dobrze, bardzo fajnie. Iskrząca różdżka. Tak, zawsze taką chciałem dostać. No dobrze. Czekaj, tu coś mamy. Rzućmy trochę światła. O i proszę bardzo, mamy drogę, drogę na górę. Klucz do... Aha, tu wszystko jest tak wyzamykane. No okej. Dobrze, czemu by nie? Aha, wyjście na zewnątrz. Tu mogę skiknąć do góry. Co tu jest fajnego? Tu trzeba za każdy winkiel spojrzeć, bo to nigdy nie wiadomo, co gdzie się czai. A kurde, niezła zadyma. Wszędzie czerwono. No i co? Aha, tu mamy schody. Tutaj by się też tam dało wyjść do góry, ale mnie bardziej interesuje to miejsce. Bo tam chyba gdzieś się trzeba na górę dostać. Tam ja się czegoś dowiem chyba, nie? Jakieś ważne info czy coś. Tego się pozbędziemy, bo mnie super irytuje. Ale czekaj, jak ja to zlikwidowałem? Jest tu coś fajnego? Jeszcze jeden francowaty grzyb. Tam mogę wyjść do góry. O kurde, pełno tych cholernych grzybów tutaj. Znaczy spoko, dobra, bo tu jest mgła, rozumiem. To mi otwórz. Dużo zamglonego drewna, ale to akurat nie jest to, czego bym tutaj poszukiwał. Aha, dobra, już wiem, w którym miejscu jestem. Tam otworzyłem na dole chyba te drzwi. Tak mi się wydaje. To były te schody. Nie, nic tu nie zamykamy. Wyrko. Dobra, to było głupie. Tutaj też nic nie wskuramy. Dobra, gdzieś tu widziałem. Czekaj, tu jest dziura, tak? Patrzę sobie. Dobra, tam są. To jest z góry, patrzę na żmija. O, jest skrzyneczka, ale tylko zwykła. Potki się oczywiście przydadzą. No, jakby nie za bardzo. Jakby nie za bardzo. Co mi tu pokazuje? Aha, to są, dobra, to są zadania poboczne, ale nie wiem, o co chodzi z tym zadaniem. Nie prośba Kowala. Jezu, list wysłany od Kowala, dotrzyj do filarów stworzenia. Aha, nie, no dobra, okej, no, okej. Nie było pytań. To wyłącz. O, dziękuję ci bardzo. Dobra, ale co, żadnej, przepraszam bardzo, tutaj złotej skrzyneczki, ani nic takiego nie będzie? Zwój doświadczenia, o, miło. Takie rzeczy to ja lubię. Ciebie wywalimy. Gdzie jest ten zwój nieszczęsny? Nawet dwa zwoje doświadczenia. Proszę bardzo. Użyj przedmiotu. Ile myśmy w ogóle... Ile z tego expa w ogóle jest? Albo nawet nie widzę. No dobra, nie to nie. Łachy bez. Czyli rozumiem, że tutaj raczej nic nie znajdę. Ale ja bym się chciał dostać wyżej. Dobra, spróbujemy tędy w takim wypadku. No, mamy drzwi jedne tutaj.
Tam chyba byłem, tak? Tak mi się wydaje. Albo nie byłem. Daj kill off. Teraz to sprawdzimy. Czy tutaj byliśmy? Tak, tutaj byliśmy. Czyli to podziękuję. I no jakby nic nie widzę, także tego. No i co? Zejście w dół. Aha, zasypane. Czyli jednak pójdziemy tędy. No dobra. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jezu, jak tam jest w ogóle wysoko. Tylko dlaczego ja się tam nie mogę dostać? A może jednak. Aha, no bo tego nie zauważyłem. Zauważyłem? Nie. Czy ja stąd zeskakiwałem? Nie, nie byłem tutaj, bo jest zamknięte. No tu jest kolejne. No właśnie, tu wszędzie można przeskakiwać. Skup się, Jaworski. To nie jest takie trudne. Tu chłopie skarby czekają, tylko je trzeba po prostu pozbierać. No właśnie, dzień dobry, skrzyneczko. Tarowany łuk, poziom 15. Bardzo fajnie, tylko szkoda, że zwykły powszechny. Myślałem nad jakąś fantastyczną legendarką albo coś, no bo zdobyłem tą od. Jezus, ten łuk, kurde, z zadania od łowczyni, nie? Całkiem fajny. Nieco słabszy, jeśli chodzi o obrażenia, niż ten, który miałem poprzednio. Ale tu ma fa kilka fajnych bajerów. Także stwierdziłem, że to będzie lepsze. I tak sobie to zrobimy. Właśnie, czekaj, bo ja już mam trochę mało miejsca. Temu panu podziękujemy. Tej różdżce. W sumie, czekaj, 32, a ta moja ma 35. Ty byś jeszcze miał 3 ulepszenia. A, no to też niewielka różnica, tak na dobrą sprawę. O, jak coś, to coś koksniejszego. Temu mieczu też podziękujemy. Dobra. Gdzie tutaj mogę dolecieć? I hyc. Fajnie, fajnie. Zamglone drewno. Jezus, tu jest wieża. Tu wyjść, tam pójść. Kurde, panie, no. Ja to myślałem, że wiecie, że ten żmij może będzie gdzieś na jakimś najniższym poziomie albo najwyższym, na przykład coś takiego, nie? A on tu już od razu, kurde, panie, hyc, 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 nie? No i dungeona trzeba zbadać, czyli najpierw ubijamy bossa, później badamy jakby dungeon, nie? Coś w tym stylu. Czy tu w ogóle się da przebić? A, da się przebić, dobra. Powinno dać radę. Tu mogę, nie, tam bym wypadł na zewnątrz. O, a tu mamy przejście, bardzo dobrze. Co myśmy tu znaleźli? O, dzień dobry, skrzyneczko, witam cię serdecznie. Hełm północnej straży. O Jezus, jak to wygląda w ogóle. Kurde, panie, żagle na maszt. Nowy znacznik. Świetnie. Blask ognia, a nie w samotnej małej wieży. Dobrze, dobrze, takie rzeczy to lubimy. Tu się coś podało. Rozproszone dziedzictwo. Ach, no tak, faktycznie, rozproszone dziedzictwo. Dobra, rozumiem. Rozumiem, łapię. Czyli to miałem wyczytać i gdzieś będę szukał tego rozproszonego dziedzictwa. Pokaż mi, jak wygląda ten hełm. 23 do 15. No i tu też jest wyśrodkowane, tak? 13 szansy na trafienie krytyczne. Czyli to samo. Przy czym tu mam. Co tu mam? Nie, nie chcę tego. Ładnie wygląda, ale nie. Dziękuję bardzo. Nie ma żadnych bajerów. A szkoda, bo ładnie wyglądał faktycznie. O, tu by się można było wspiąć. Ja bardzo chętnie. No dawaj, stary, do góry. No i gdzie żeśmy wyleźli? O, spoko, bo dzień się robi, więc będę może też coś więcej widział. A, tu mogłem po prostu wyskoczyć, no, świetnie. Aha, i miałem wejść, no tak, to miałem tu wskoczyć i wejść, obejść to z tamtej strony, nie? Tak to by miało sens. Także przychodzę tutaj, przeskakuję to, przychodzę i schodzę na dół i czytam, co tam jest fajnego. Czyli rozumiem, że tutaj na tą wieżę do góry nie wyjdę. Chociaż bardziej interesuje mnie kwestia tego, co ja mógłbym jeszcze ogarnąć, tak na dobrą sprawę? W tej, tutaj, no bo to jest strasznie wysokie i się zastanawiam, czy ja tu czegoś jeszcze nie znajdę. Czy tu warto w ogóle kombinować, czy po prostu będą. Aha, tu mamy dziurę, czyli tu byśmy nie wyszli. Czekaj, tam się coś świeciło. Nie, wydawało mi się, dobra. No dobrze. Aha, no to trzeba otworzyć, czyli tu się da jednak jeszcze iść wyżej. No dobrze, mam nadzieję, że nam czeka zajebista skrzynka. Po prostu wspaniałości na mnie. Czy. No dobra, ale ja wlazłem. No przecież ja tu byłem, halo. Really? Poważnie? Kurde, ty jest 7 wyjść w tą samą stronę.
A to jest grzyb, który mnie niesamowicie irytuje. I nie widzę przez niego. To już tak swoją drogą. No, zniknij. Jest tu coś? No też nie za bardzo. Czyli powiedzmy, że jakbym wyszedł tędy. Czy tu jest jakiś konkretny kierunek? Kierunek podróży? Na przykład bym szedł tędy. Tu sobie podskakujemy, dobra. Powiedzmy, jesteśmy tutaj. Tu się mogę znowu huśnąć na tym. No i dobra, i docieramy do tego punktu, tak? Tutaj byłem. Tu wyżej się nie da nigdzie wyjść. Zeskakiwać na dół też jest bez sensu, bo to wiem, gdzie trafię. No i tu byłoby jakby chyba na tyle z tego, co widzę. Kurde, nie wiem. Jakoś nic tutaj nie ogarniam, żebym się tam miał gdzieś przebić specjalnie do góry, czy coś w tym stylu. No, bardzo, bardzo dobrze to było zrobione, Jaworski. Super ci to, stary, poszło. No nie wiem, dobra. Jeśli tak, to może poszukam jeszcze kiedyś w wolnej chwili. Co my tutaj mamy? Jaskiniowe ciekawostki, rozproszone dziedzictwo oraz rozproszone dziedzictwo tutaj. Co to jest za zadanie? Co ja z tego mogę zyskać w ogóle? Jakie jaskiniowe ciekawostki? Z tego dostaniemy skrzynkę, ok. Tu mamy WKH, to bym mógł naklepać po prostu dla trofeum. Badania nad obeliskami to wiadomo. Szukanie narzędzi murarskich to jest tu. Tylko nie wiem, dlaczego pokazuje mi to tutaj. Ja tutaj doszedłem. Tu jest przejście w ogóle do filarów, jak to jest, brama filarów stworzenia, co brzmi swoją drogą bardzo ciekawie. Opowieść rybaka. Pokaż mi to właśnie, przejdź do dziennika. Aha, i to jest po prostu w opowieściach. No dobra. Miejsce Biały Wicher. Opowieści z tamtej strony pod ostrzałem, no właśnie, okej. A to jeszcze pokaż mi jedną rzecz, bo interesuje mnie, dlaczego na przykład to mi się nie wyświetla. Przestań. Dlaczego to mi się nie wyświetla? Przejdź do dziennika. Jest tutaj rozproszone dziedzictwo, okej. Miejsce jakie by nie było. I rozumiem, że na końcu jakaś tam, kurczę, nagroda będzie, tak? Czyli rozproszone dziedzictwo mam tutaj w porcie, jakaś znajda i tutaj, tutaj też by było. No dobra, no można by się było przejść do tego portu, pokaż mi to. Ustaw punkt trasy. My jesteśmy... Czy ja byłbym w stanie sobie tutaj do tego portu myknąć stąd? Bo tu jest dość wysoko. Ciekawe, czy dolecę, czy umrę po prostu. To jest, bo ja widzę, że tam jest bardzo dużo wspaniałej, czerwonej wody i tak dalej. Chociaż mógłbym sobie nieco bliżej podejść. Nie tam! Jest! A, kurde, mało brakło, abym się... Ale bym się zesypał tam na dół, nie? Znaczy, domyślam się, że z tą lotnią i tak bym dał radę tam dolecieć. Czy tu był jakiś... Dobra, ja nie wiem, gdzie ja wlazłem. A, to i tak nie będzie zbyt daleko. Tam się coś zaświeciło. Lecimy, synek. Port włóczni. Wpadniemy sobie... Kurde, bo już myślałem, że spadnę z tych murów. O, dzień dobry panu. Aha. No, jak tak uważasz? Stary, nie widzę najmniejszego problemu. Tu gdzieś mamy... Gdzie tu mamy jakieś czytadło na ten temat? Tu może? Nie, to nie jest to. 6 metrów w tą stronę, czyli gdzieś tu. Ale prawdopodobnie to będzie gdzieś na dole. Niżej czy coś. Tu jest pan szkielet, patyki, gałązki, spoko. Ale to nadal nie jest to, czego szukam. O, tu jest pan roślin. Ileś mi jeszcze w powietrzu zdjął. Tyś jest Franca, naprawdę. Dawaj, pęcherza. O, dzień dobry, panowie robakowie. Ach, miałem nadzieję, że nie trafię w tej... miałem nadzieję, że nie trafię w tę bombę. O, ale proszę, co miłego tutaj znalazłem. Dzień dobry bardzo. Chodź do taty. Spodnie północnej straży. Super. Czy spodnie północnej straży są może jakieś takie lepsiejsze? 38 do 15. Tu jest znowu wyśrodkowane. 8 wytrzymałości. 45 zdrowia. Bez szału. Liczyłem na coś więcej mimo wszystko. A, i to jest rozproszone dziedzictwo. Ciekawe, czy to tą skrzynkę miałem znaleźć? Czy to o to chodzi? No bo ostatnie zostało mi tutaj. A to właściwie mogę się tutaj przenieść i zrobić to w miarę szybciej. Tylko, że muszę wyjść z mgły. Okej, okay. A czekaj, tu chyba coś jest, tak? To, kłody drewna, tak. To jest dobra zdobycz. Czekaj, to byśmy gdzieś tam... Już nic nie widać. Popoki.
spokojnie, uspokójcie się. Ciut szacunku bym prosił, dziękuję. Dobra, tu chyba będę w stanie gdzieś wyskoczyć nad mgłę, czy nie? O, no i bardzo fajnie. No, dało się, można, super. No to mykniemy sobie tu i spróbujemy jeszcze znaleźć to rozproszone dziedzictwo. Co tam fajnego dają w ogóle. No dobra, tu była złota skrzynka. Mam nadzieję, że to nie było tak, że przy każdym z tego rozproszonego dziedzictwa była złota skrzynka czy coś, ale... No... Dobra, ja rozumiem, że dostajemy ten zestaw, czy zestaw, no... Spodnie Północnej Straży, cały zestaw tego, tej Północnej Straży. Szkoda, że on nie jest faktycznie setem. To wtedy by to miało sens, że jak go zbierzemy całego, no to on daje nam tam jakiegoś boosta czy coś w tym stylu. No tu trochę lipa, no bo on jest na poziomie tego, co ja mam. Jakichś za bardzo fantastycznych rzeczy mi nie dodaje. Czekaj, czy tam mam zasięg do tego? Nie, nie mam zasięgu. Muszę tutaj przejść przez to. O, dobra, tu się schowamy, tu mnie nikt nie widzi. Gdzieś tutaj, no dawaj stary. Gdzieś tutaj. Takie ło, aha, tu w tej wieży do góry. O, dzień dobry, do widzenia, mój drogi. Miło było i tak dalej. Lokalizacja u góry, no ja wiem o tym. Jeszcze jakby mi tak mgła nie przeszkadzała, to już w ogóle byłoby przecudownie. O, drabina, kto by się spodziewał. Dawaj. Ciekawe, czy na każdym pięterku tu będzie siedział jakiś łucznik czy coś? Nie? Chyba niekoniecznie. Tam by się dało wejść, tam chyba jest nawet jakieś czytadło. Tam bym się mógł, czekaj, tu mogę wyskoczyć. Tu sobie mogę podskoczyć, ale ja bym chciał, przepraszam bardzo, wejść tam. Tu, o, czy ja tam będę w stanie jakoś skoczyć? Czy tam jest na przykład u góry dziura w suficie? No, rzekomo tak, więc zasadniczo to by się nawet dało. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Niech będzie, że zrobimy to totalnie naokoło. Nie. Okej, okay, to jest to, to jest to. Przedtem tak ładnie wpadłem do tych katakumb. Dlaczego teraz to tak nie chcę ładnie się rozsypać jak przedtem? No nie ogarniam. Dobra, może spróbujemy jednak innej metody. Aha, brak efektu, tak? Teraz tego się nie da zniszczyć w takim wypadku. A, weźcie, spadajcie. Do katakumb wpaść można, do tego już nie można. Co tu jest? Raport z oblężenia. Rozproszone dziedzictwo. No to chyba już ogarnąłem cały ten zestaw, nie? I buty Północnej Straży. No dobra, plecek jest pełny. Jakby nic, nie, w niczym mi to nie pomaga. Ten cały zestaw. Dziękuję. No chyba, że będzie potrzebny, to się pewnie wścieknę, że go wywaliłem. Ale miesza z tym. Budki. Odzyskiwanie zdrowia, odzyskiwanie wytrzymałości. No i też wyśrodkowane, widzę. Wyśrodkowane staty. Znajdź wszystkie części zapomnianego pancerza straży. No super, no dla achievka było warto. Cieszę się, że chociaż achievka za to dostałem. Bo te budki moje mają... Aha, zdjąłem wszystko, tak? Moje mają 15,7 i 2 odzyskiwania zdrowia. Odzyskiwanie zdrowia 1, ale byłoby odzyskiwanie wytrzymałości. Minus 30 sekund we mgle. 12 do 12, 15 do 7. Dobra, pokaż to. No, powiedzmy. Dobra, niech będzie. No dobrze, wspaniale. A czy Wasek wpadł? Świetnie, więc tu by się było trzeba chyba kulać na wschód, coś tak czuję. O, czekaj, tu mieliśmy wukachów. Spoko. Ale najpierw, właśnie, przecież, ale mnie zgubtak. No proszę, opowieść rybaka, no tam też bym się musiał wybrać i tu jeszcze mam jaskiniowe ciekawostki. No ale to tam też jest jakaś, albo to są opowieści, albo to jest jakieś kłeściwo w stylu będzie tam skrzynka, będzie tam coś fajnego, albo i nie. Chociaż ostatnimi czasy powiem wam, że no sporo skrzynek przebuszowałem i jakoś tak, no dupy to nie urywa, nie? Żeby tam były jakieś grube szaleństwa czy coś w tym stylu, czy niesamowite przedmioty. Chociaż ja rozumiem, no to nie może też być tak, że tu legendarki będą się po prostu sypały jak dzikie. To raczej nie wchodzi w rachubę. Dobra, tych bomb to raczej nie potrzebuję, więc mogą wrócić. Mogą wrócić skąd przyszły. To idzie tutaj.
Okej. Dobra, tych butów też nie potrzebujemy. Żegnam. Łuk jest tu. Tu mam pierścień, którego zasadniczo chyba nie będę nawet używał. Pokaż mi, co jest. Moje pierścienie mają wytrzymałość i odzyskiwanie wytrzymałości. Zdrowie i odzyskiwanie zdrowia. Pierścień zdrowia. No to okej, ale aha, a potem dodawał co? Zdrowie i mannę, tak. Mannę, której kompletnie nie używam. Dobrze, niech będzie. To będziesz leżeć tu. Klucz do grotu włóczni. Tego nie potrzebujemy, więc może mieszkać sobie tutaj. Dobra, idziemy najpierw tak, żebym nie zapomniał. Ulepszenie płomienia. Wzmocni płomień. Indygowiec. Czekaj, musimy iść zbiory małe zrobić. Zindygowcować. O, przy okazji pozbieram sobie też cały rumianek. Szkoda, że nie można zautomatyzować tych zbiorów. Na przykład jak mamy farmerkę, że ona by się tym zajmowała, żebyśmy sobie jakoś zaznaczyli, wiecie, część uprawną na przykład, czy coś w tym stylu i w tym miejscu by się sadziły i zbierały właśnie te, nie? Kurde, myślę, że byłoby to spoko opcją. Chociaż z drugiej strony, ja wiem, ja rozumiem, to jest tytuł multi, w koopie i tak dalej, więc żeby się podzielić zadaniami, każdy może coś tam robić, nie? Dookoła okej, spoko, no ale jako solo gra to myślę, że to nie byłoby głupie, tym bardziej, że mamy tych NPC-ów. Więc poza tym, że coś nam tam dla nas tworzą, to mogliby też równie dobrze coś robić, nie? Choćby właśnie to, żeby to na przykład sadzić. Czy ja mam teraz tego dość, tego indygowca, żeby było zabawnie? A nie, dobra, 10 zebrałem, więc powinno dać radę. Wzmocni płomytek, maź, grzybnia, iskry, bursztyn, ruda miedzi. Ciekawe, czy ja przefajczyłem już całą rudę miedzi. Czy mi się już przefajczyła cała ruda miedzi? Kurde, wafel, na szczęście nie. Jak mnie to bardzo cieszy. Że tutaj wszystko nie przefajczyło, bo byłaby buba. No i proszę bardzo, proszę mi tutaj wzmocnić natychmiastowo płomień. Tak jest. Będziemy mogli dodatkowe ołtarze stawiać. To cieszy. Dodatkowo dostajemy plusy do atrybutów. Bardzo fajnie. Bardzo zajebiście. Czy ja chcę jeszcze bardziej ulepszać ołtarz? Do większego rozmiaru poziom 4 z 3? Dawaj, ulepszaj. Pewnie, że tak. Więcej placu dla mnie. Tak jest. Ten teren biorę we władanie. Dziękuję bardzo. A to w sumie czekaj. To sobie zrobimy tak. A, tu jeszcze miałem miedź. No proszę bardzo. Dobra, część tej miedzi sobie faktycznie tutaj zostawię. Jakbym jej jeszcze potrzebował w surowym stanie, nie? Tej miedzi. No ale dobra, płomień mamy, czyli rozumiem, że teraz dłużej mogę przebywać w mgle, tak? Następny, co tu jest? Miąższ gołąb kamiętowego, skamieniała kość, iskra, gruczoł amoniakowy. Rudacyny, rooibos, cokolwiek to jest, i głowa splugawionej maszkary. O, to brzmi ciekawie. No, czyli rozumiem, że kolejny biom się już do mnie uśmiecha. I tylko się zastanawiam nad jedną rzeczą. To znaczy, czy to jest tam w kierunku za filarami stworzenia? Czy to będzie po prostu to miejsce, które się powinienem udać? Bo na razie nie przychodzi mi nic innego do głowy. Tym bardziej, że. Bardziej na północ się już nie mogę udać. To sobie wrzucimy tu. O, potki to ląduje tu. Bandaż nawet zdobyłem. Kurde, panie. Ocecik, sznurki. Dlaczego mi tego nie schowało? Sznurki mam przecież tutaj, nie? No, ja nie rozumiem, dlaczego. Co tu się w ogóle odbyło? Sortuj mnie to, dziękuję ci bardzo. A ocet to ja chyba sobie trzymam tu, bo tu go wypalałem. Tak. Dobra, możesz tu mieszkać. Okej, naprawiony. No bo tak patrzę. Północ północą. To już kawał drogi, no ale niby tam mapa by dała radę. Chociaż byłem moi drodzy, w takim miejscu jak pradawny most. Tak jest. Czerwona mgła, czerwona ściana i że najlepsze jest to, że pisze. Wyświetla się komunikat o tym, że w wersji wczesnego dostępu to jest tyle, nie? Jedni z was mówili właśnie o czerwonej mgle, inni mówili, że i tam muszę mieć odpowiedni poziom, żeby tam wejść, że tak mgła się świeci w ten sposób. I teraz sobie patrzę, bo przedtem też tutaj gdzieś widziałem taką czerwoną mgłę, tylko teraz jej nie widzę. Czy tutaj, kurde? No nie wiem. Ale chyba faktycznie filary stworzenia, to by było trzeba tu, bo tu mam główne zadania. Aha, badania nad obeliskami, świetnie. Prośba kowala.
Chociaż tu się brama filar. Bram, dobra, dawaj to. Idziemy. Bez dwóch zdań. To trzeba ogarnąć. Czyli to będzie kierunek, w którym się trzeba udać. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Jedna bardzo ważna rzecz. Tu sobie to postawiłem. Dobrze. Tylko ja mam pytanie, gdzie jest narzędzia murarskie? Pokaż mnie to na mapie. Jezu, nie, stary, nie, nie o to chodzi. Co ty klikasz? Tutaj. F, dziękuję ci bardzo. Ale to jest prośba Kowala. To jest to. No list, wiem, zbadaj dziwny list. Szukanie narzędzi murarskich. W placówce badawczej w filarach stworzenia to można znaleźć. Czyli to rozumiem, że to jest ta placówka? No dzień dobry, jesteśmy we mgle, tylko bardziej mnie interesuje... Aha, nie, no dobra, tu jest czerwono, czyli to nie, tam nie wejdę. Czyli tu gdzieś bym musiał, co, popatrzeć oczami? Rozejrzeć się nieco? O, są panowie robakowie, dzień dobry. O, 16 poziom, fajnie, bardzo dobrze, czyli dobrze idę. To jest odpowiedni kierunek dla mnie, super. Coś z was lepszego jest? Nie, po prostu fragmenty owadów, których mam już po sam sufit. Okej, okay, więcej robactwa. Znaczy, no dobra, no expo się przyda, nie pogardzę. Jeszcze jakiś franca, czy nie? A tu wylatuje, a wy te małe takie cwaniaczki. Nie wiem o co chodzi z tymi małymi robakami, nie? One tak ciągle wokół mnie ganiają, tylko nie wiem po co. No dobra, to też rozumiem, że tego by się było trzeba pozbyć, bo oni ciągle będą wychodzić. Taki atak z wyskoku to mógłby być mimo wszystko trochę mocniejszy. Filar stworzenia. No bardzo ładnie. Okej, okay, co mi się pokazało? No nic się na razie konkretnego nie ukazało. No to idziemy. Dzień dobry, witam serdecznie. Co tu mamy ładnego? Ooo, ładna świecąca kuleczka. Nie, właśnie. Toście mi też pisali. W filarach stworzenia... Żeby porozbijać urny, bo tu już będą rzeczy. Proszę bardzo, rzeczy, przedmioty wyższego tieru mogę trafiać. Znaczy te, które tutaj powinienem spotkać, które będę potrzebował i tak dalej, nie? Cośmy znaleźli. Czysty bandaż, o proszę bardzo, przemiło. Tutaj nie znalazłem, a nie, jest coś, przepraszam bardzo, co to jest? Większa mikstura manny, baza alchemiczna. O cię proszę. No dobra, no to dawaj mnie to tutaj. Zaraz to rozbijamy. Cośmy znaleźli? Sztabki brązu. Bardzo ładnie, dobrze, czyli tutaj gdzieś będzie trzeba szukać. Na pewno cyny. Tak jest, cyny będzie trzeba. Kamienne drzwi i o wiele więcej, świetnie. Czekaj, coś chyba tu leżało? No to oczywiście, że tak, tylko wieczna kula ognia. O. Aha, czyli że wieczna kula ognia, czyli że nie trzeba więcej, ona się nie zużywa, tak? Blok z brązu, baza alchemiczna, dobrze. Co tu żeśmy znaleźli? Sztabka cyny, o, jak miło. Bardzo dobrze, niech się odblokuje jak najwięcej rzeczy. Poczekajcie, tu mamy jeszcze jedną rzecz. To bardziej mnie interesuje jedna rzecz. Gdzie ja mam te narzędzia znaleźć? Bo są, że w tych filarach stworzenia jakimś tam badawczym coś tam, co mi się tu pokazało? Aha, no dobra, to już, wiesz co, 8 punkt trasy, dziękuję ci bardzo. Nadal nie wiem, czy to jest na... Aha, no to niby nadal jest to miejsce, wewnętrzne sanktuarium, spoko. I następny poziom, bardzo fajnie, dobre. Przeszukaj, co tu mamy? Kwasowe ugryzienie oraz błyszczący pył. Chodź do taty. Nawet czytankę. Nie, rozbierz. Aha, no tak, bo to jest chyba stara książka. No. Czy to też jest urna, czy co to jest? Jezu, dlaczego to zadaje tylko dwa obrażenia, nie? Wie, to niszczenie niektórych tych przedmiotów to jest po prostu abstrakcja. I ja nie rozumiem, o co tu chodzi. To jest w ogóle traktowane najprawdopodobniej jako blok...
budowlany, coś w tym stylu. No, to może też tak być. Wincy miedzi, wspaniale. Nie, spać nie będziemy. Jest beczka za to, z której... O, proszę bardzo, sztabki z miedzi z beczki. Więc to można na pewno rozebrać. Jezu, nie, stary, no zlitujżesz się. Patrz. To mnie zdecydowanie irytuje właśnie w Enshrouded. Mogliby to jakoś poprawić, bo targetowanie pewnych rzeczy, to jest tak samo przy tych skrzynkach. Ja wam mówiłem o tym już wcześniej. O, zwój doświadczenia, świetnie. Ja mówiłem o tym wcześniej, że targetowanie właśnie przy skrzynkach, jeśli mamy tych skrzynek o wiele więcej, no to zaczynają się problemy, bo nie można faktycznie ucelować, co chcemy dokładnie. I tak samo było choćby nawet w tym miejscu. Czasem przez to można przeoczyć no ciekawe znajdy. A tego byśmy oczywiście nie chcieli, przynajmniej nie chciałby tego mój chomik. Tu mamy co? No tu jest kilka... Cudzbanki, zwój doświadczenia. Proszę bardzo, tu... Kurde, panie. Bym nie pomyślał, że takie fajne rzeczy znajdę, nie? O. Sztabka miedzi, kolejna, super. Sztabka brązu. Super, wspaniale. Tu nawet jakaś sól jest. Dziękuję. Ale co ważniejsze, ja bym niby musiał tu gdzieś coś znaleźć. Ale na razie to bardziej interesują mnie oczywiście skrzynki. Większa mikstura przetrwania we mgle. Czy tu jakieś straszne zło na mnie będzie, czy w ogóle czekało? Sanktuarium, co tu jest? No, wyświetl się. Szukanie narzędzi murarskich, czyli dopiero tutaj, tak? Dziwne sanktuarium, wewnętrzne sanktuarium, no same sanktuaria. Aha, i tutaj nie przejdziemy, tak? To jest brama po prostu do piekła i dziękuję bardzo. Czyli to wszystko trzeba... tam się obelisk chyba świeci, nie? Czyli to wszystko trzeba zrobić po tych schodach tam do góry, bo tu się nie da, bo tu jest osuwisko. Dobrze, dobrze, zagrajmy w tę grę, niech będzie. Tak to zrobimy. Nic tu na mnie nie czyha. To aż dziwne, że tu nikt nie siedzi, żadni rozbójnicy, ani nic takiego. Tutaj co tu się świeci? Pochodnia. No proszę, jakaś ładna jaskinia, spoko. Ale najpierw idziemy tam do góry. Czy w ogóle jestem w stanie tam przejść? Zacznijmy od tego. Mapa to mi akurat tutaj średnio pomoże. No i tu mamy już akurat totalnie zwykłe znajdy. Przeszukadło. Skamieniała kość. Dobrze. Superancko. Rękawice zielarza. No akurat nie o to mi chodziło. Niekoniecznie tego potrzebuję. Nowe teorie. Bardzo fajnie. Muszę zweryfikować moje teorie. Filary stworzenia to aktywny wulkan. Proszę bardzo. Kto by pomyślał? Ja nie. Strzała z kamieniałej kości. Znajdziemy tu coś fajnego? Sól, wspaniale. Sztabki cyny, jeszcze lepiej. To cieszy. O, cegły. Proszę bardzo. Same skarby, tak jest. No ale dobra, wszystko ładnie, wszystko pięknie. Mi bardziej zależało na tym, żeby dotrzeć tam do tego obelisku. Tu mamy pułapkę, która jest, jak dla mnie, w kompletnie bezsensownym miejscu. Bo dlaczego ktoś coś takiego miałby tu budować w przejściu? No ale dobra. Chyba, że to kiedyś było takie całe zabudowane sanktuarium i tak dalej, to może już prędzej tak, nie? Czekaj, ta brama była... Gdzie ja patrzyłem z tej bramy? Tam z tej bramy patrzyłem. Gdzie ja widziałem ten obelisk? Aha, tam jest. Otwieraj to. Proszę o światło. Dziękuję bardzo. Wow. Super. Wow. Dobra, tego nie chcemy. Tego nie chcemy, tam nie idziemy. Bardziej mi się podobają, właśnie, to mi się bardziej podoba, bo tu będą fajne rzeczy. No jasne, że tak. Może kill-offem? No, kill-offem to idzie o wiele sensowniej. Większa mikstura manny, sztabki cyny. No, o, środek odkażający i proszę bardzo, dzięki... O, jakie brak efektu, przepraszam bardzo. Co ty mnie tutaj oczy zamydlasz? Ja sobie tutaj muszę postawić... No właśnie, teraz mi się pomyślało o tym. Środek odkażający jest do czystych bandaży. Aha, super. Rozumiem, że one będą zwiększały regenerację jeszcze bardziej niż zwykłe bandaże. Bardzo dobrze, więc to też będzie do ogarnięcia. Ja bym sobie gdzieś tutaj na pewno... Chociaż bym sobie tu postawił... Nie chcę mi się z tak daleka tam dyrdać przez te jaskinie. Gdzieś sobie tu muszę... Czy ja mam kamień w ogóle, przepraszam?
Mam kamień, nie mam kamienia. Dawaj kilof. Masz kilof? Super. Możemy tu kopnąć jakiegoś... Nie, aha, wapień. Okej. Okay. Spoko, czyli teraz tu co, już kamienia nie ma, kamienia nie lubimy, to jest tylko i wyłącznie wapień, tak? Też mi coś pisaliście o tym, że ten wapień to jest raczej ważna rzecz. Chyba, nie wiem, jakiś budowlany czy coś takiego. Znaczy fajnie wapień, mi bardziej chodzi o kamień. Tu będzie pewnie gruz. To jest. A tu? Tu jest guciowzo. No co ty gadasz, że ja tu kawałka kamienia nie uświadczę, że tu wszystko jest cholera jasna z wapienia, nie? No, to jakbyś zgadł, Jaworski, jakbyś chłopie zgadł, nie? Sobie chciałem tu ołtarz postawić, nie? Żeby mieć jakieś... jakiś kawałek, kurde, teleportacji, czy szybkiej podróży do cholery, bo się wysłowić dzisiaj nie mogę. No ale chyba się jednak nie uda. Tu nie wiem, kamienia nie uznasz, człowieku. Czy ty jesteś z kamienia? Nie, to jest w ogóle brak efektu, z tym nie mogę nic zrobić. Jest cała styrta wapienia, która mi zasadniczo w niczym nie pomaga, póki co. Wiem, że będzie później pewnie potrzebna. Ja muszę dotrzeć tam, to jest raz. Dobra, jeszcze raz. Dobra, Jaworski, nie patrzymy, po pierwsze, nie tutaj, to przeskoczymy, tu skręcimy, tu przeskoczymy, to obejdziemy. Laika Ninja, otwieraj. Szybki niż świetlik, bardzo fajnie. Otwierać. Ja chcę, przepraszam bardzo, narzędzia murarskie. Natychmiastowo. Otwórz mi tę skrzynkę. Dawaj. Super, zawsze chciałem coś takiego znaleźć. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Coś tu patrzymy? Nie, nic ciekawego. Dawaj mi narzędzia murarskie. Ja chcę je teraz już. Proszę bardzo, czy tutaj zawiniemy do góry? Ta, o, proszę bardzo, tam idziemy. Ty tak chcesz ze mną o to rozegrać, co? Jezus stary, no prawie się zesypałem tam na dół. Masakra. Niewiele brakowało. Aha, tych też nie otworzę, tak? Tak to chcecie ze mną załatwić, dobrze. Kurde, Wafel, no poważnie. No tak mnie załatwić, wiecie, ha, no dobra, no dobra, teraz już widzę, teraz dopiero zauważyłem, że tutaj muszę dwa przyciski jeszcze jakieś znaleźć. Czyli czeka mnie jeszcze, moi drodzy, dość dużo zabawy z szukaniem guzik przycisków, tak jest, żeby się dostać do narzędzi murarskich. Ja je oczywiście ogarnę, postawię sobie tutaj portal, ale nie zmienia to faktu, że żmija utłukłem. Dzięki wam, jak najbardziej, dzięki wam, za co bardzo wam dziękuję, za wszystkie tipy. No tam będzie trzeba ruszać, rozumiem, że to jest otwarcie, no, otwarcie kolejnego biomu. Jak on się nazywa, to nie mam zielonego pojęcia. I rozumiem, że tutaj się będzie zabawa rozgrywała póki co. Więc póki co w tym odcinku to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. No a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.